Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji ministra sprawiedliwości. Stop hejtowi wobec obrońców życia. Dzisiaj głos oddaję panu ministrowi Marcinowi Romanowskiemu, a naszym gościem jest pani Zuzanna Wiewiórka, która jest obrończynią życia. Bardzo proszę, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj wręczyć pani Zuzannie Wiewiórce odznaczenie przyznane na mój wniosek przez pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, odznaczenie właśnie brązowy medal pamiątkowy zasłużonej dla wymiaru sprawiedliwości dla pani Zuzanny Wiewiórki. Szanowni Państwo, pani Zuzanna Wiewiórka jest wolontariuszką, która angażuje się w działalność pro-life. Jest wiele powodów, z powodu których właśnie zasługuje na to odznaczenie, wieloletnie zaangażowanie właśnie na rzecz ochrony życia. Ta odwaga, determinacja, z którą zawsze wykazywała, to szczególne odznaczenie, bo szczególne również są okoliczności. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z taką wyjątkowo naganną, brutalną falą hejtu, gróźb karalnych, nienawiści skierowanych właśnie do pani Zuzanny za jeden z jej wpisów, który nie tylko w swej treści oczywiście, ale również w formie był bardzo szlachetny i wskazywał na wielką wrażliwość pani Zuzanny właśnie na wartość życia. Szanowni Państwo, my również w Ministerstwie Sprawiedliwości zawsze stoimy za życiem. Nasza Konstytucja w artykule 38 mówi o prawnej ochronie życia. Każdy od poczęcia do naturalnej śmierci ma prawo do ochrony tego życia. Artykuł 30 mówi o godności przyrodzonej, niezbywalnej każdego człowieka i mogę zapewnić, i to dzisiejsze odznaczenie jest również tego wyrazem, że bardzo jesteśmy wdzięczni za wszelkiego rodzaju działalność, również organizacji pozarządowych angażujących się na rzecz działalności pro-life. Pani Zuzanna właśnie jest tego przykładem. Bardzo dziękuję jeszcze raz za przyjęcie tego odznaczenia. Bardzo dziękuję za tę działalność. Ta fala hejtu, która panią spotkała, była tą bezpośrednią właśnie przyczyną, żeby podkreślić, jak ważna jest wasza działalność i jak naganne jest takie zachowanie, które jest absolutnie sprzeczne z tym, o co walczycie, z ochroną życia, zdrowia każdego człowieka. I chciałbym zapewnić, że ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości każdy, kto angażuje się właśnie na rzecz ochrony życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci, zawsze znajdzie pomoc, wsparcie i uznanie. Oddajmy głos laureatce, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Przyjmuję to wyróżnienie nie tyle w swoim imieniu, ponieważ jestem działaczką pro-life, jakich jest wiele. Przyjmuję je w imieniu wszystkich obrońców życia, którzy każdego dnia dają świadectwo wartości ludzkiego życia. Którzy wychodzą na ulicę, by mówić o tym, że aborcja to morderstwo. Również w imieniu wszystkich tych, którzy za swoją postawę pro-life spotykają się z agresją i przemocą. Mojej rodziny, która od kilku dni jest pod atakiem środowisk skupionych wokół handlarzy środkami poronnymi. Wolontariuszy Fundacji Pro Prawo do Życia, którzy niemal codziennie w trakcie pokazywania prawdy o aborcji spotykają się z agresją i życzeniami gwałtów. Wierzę i mam nadzieję, że to wyróżnienie nie jest tylko pustym gestem, ale że jest zapowiedzią końca dotychczasowej bezkarności środowisk aborcyjnych oraz zapowiedzią zmian prawa, które deprawuje myślenie społeczeństwa, pozwalając w niektórych sytuacjach na zabijanie nienarodzonych dzieci. Jeszcze raz dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? Zapraszamy do zadawania pytań na temat hejtu wobec obrońców życia. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, panie redaktorze, tutaj jest mikrofon, gdyby pan był uprzejmy podejść. Dominik Cwikła, Media Narodowe. Podstawowe pytanie, czy wiadomo coś na temat tego, czy już sprawcy tego hejtu byli w jakiś sposób wykryci,
Czy no to coś wiadomo na ten temat? Jeśli można, to wiem też od pani Zuzanny, że tutaj jest prowadzona dokumentacja, jeżeli chodzi o udokumentowanie właśnie tego hejtu w stosunku do niej, do osób najbliższych. Wiem, że już jedno zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało złożone do prokuratury na Wybrzeżu. Chodzi tutaj o osobę, zresztą osobę związaną z koalicją obywatelską, która groziła czy zachęcała, wzywała do dźgnięcia nożem pani Zuzannę. Tutaj jest złożone zawiadomienie. Wiem, że została sprawa przekazana aktualnie do policji i prowadzone są czynności. Mogę zapewnić też, że we wszystkich sprawach tego typu, rozumiem, że one w większości będą ścigane na wniosek. Jeżeli taki wniosek ze strony osób pokrzywdzonych, pani Zuzanny czy innych osób się pojawi, to będziemy się starali, żeby prokuratura zawsze obejmowała, prokuratura wyższego rzędu zawsze obejmowała tego typu postępowanie nadzorem, bo to jest szczególnie naganne i nie możemy pozwolić na to, żeby w naszym kraju działy się takie rzeczy właśnie w postaci hejtu, gruźb wobec osób, które angażują się właśnie na rzecz innych, na rzecz ochrony życia. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, panie. Dzień dobry, Witold Banach, Polskie Radio Informacyjne, Agencja Radiowa. Ja chciałem zapytać, czy państwo jako Ministerstwo Sprawiedliwości rozważają też ewentualną zmianę przepisów dotyczącą, nie wiem, karania, czy może zaostrzenia jakichś środków wobec tych, którzy właśnie nadużywają tak zwanej wolności słowa w internecie i nie tylko, żeby może powstrzymać jednak najbardziej takich zajadłych hejterów i to we wszystkich płaszczyznach, nie tylko wobec obrońców życia, ale też różnych osób, które w internecie czy gdziekolwiek mają prawo do okazywania swoich poglądów. Bardzo dziękuję za to pytanie. To rzeczywiście jest bardzo ważny obszar, ten w jakimś sensie nowy typ przestępczości. Prowadzimy prace takie bardziej koncepcyjne obecnie dotyczące sprawców anonimowych. To jest taka rzecz najbardziej w ostatnich dniach, tygodniach dyskutowana również w mediach. Ja też zleciłem podległemu mi Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości i Wyższej Szkole Kryminologii, żeby podjąć ten temat, żeby prowadzić rzeczywiście badania o charakterze prawno-porównawczym, żeby analizować właśnie jak konkretnie w innych systemach prawnych, tutaj mamy wzorce i niemieckie i francuskie, ten temat jest rozwiązywany, bo to rzeczywiście na przykładzie dzisiejszym pani Zuzanny, obrońców życia, ale też innych osób, innych działań, jest to temat no, na czasie. Bardzo proszę, panie redaktorze, jeszcze jedno pytanie na koniec. Takie jeszcze pytanie dotyczące samej działalności Zuzanny Wybiórki, bo z pewnością nasi widzowie się cieszą z tego wyróżnienia. Natomiast pytanie jest tutaj stricte do ministerstwa. Czy będą podejmowane jakieś skuteczniejsze działania w kwestii ścigania osób, które zajmują się nielegalną dystrybucją środków farmakologicznych oraz które pomagają w nielegalnym mordowaniu dzieci w Polsce? To akurat jest bardziej pytanie do prokuratury, więc tutaj odsyłam do pana do prokuratury krajowej. Mogę zapewnić, że ze strony ministerstwa wszelkie działania legislacyjne, jeżeli takowe jeszcze mogą być podjęte, na pewno będą. Natomiast tutaj w mojej ocenie mamy do czynienia bardziej z problemem wykrywania tych przestępstw niż mówię tutaj o różnego rodzaju środkach nielegalnych niż z kwestiami legislacji. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za przybycie. Cieszymy się, że mogliśmy stanąć w obronie obrońców życia. Dziękujemy bardzo laureatce również. Do widzenia państwu.